Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w 23. odcinku Rajza. No i dzisiaj czeka nas prawdziwa przeprawa. Znajdujemy się w katedrze i musimy znaleźć wejście do archiwów, w których to przechowywany jest Atlas. A ten z kolei chroniony jest przez Armię Nieśmiertelnych, jak zapewne pamiętacie. Także będzie się działo. Szykujcie popcorn, ja poczekam. Na momencik sobie jeszcze wrócimy, bo coś tam zostawiłam w tyle. Coś mi się tam podświetliło. O, dokument. Super, okej. Croft wciąż przysparza nam kłopotów. Ludzie z Doliny za jej namową ruszyli do walki, odnosząc kolejne zwycięstwa. Gdybym tylko mogła jej uświadomić, jak bardzo się myli. Jak błędne jest jej pojmowanie moralności. Świat jest zbyt zepsuty, by stosować półśrodki. Samotny bohater nie może go uratować. Pomysł ujawnienia boskiego źródła światu byłby śmieszny, gdyby nie był tak niebezpieczny. Czy sądziłam, że uda się ją przekonać do przejścia na stronę Trójcy? Tak. Ale już w to nie wierzę. Byłyśmy ze sobą blisko. Jest między nami więź. Ale obawiam się, że nie ma innego wyboru. Musimy złamać Larę. Wiem, że to możliwe. Łamałam silniejszych od niej. Fragment dziennika Anny. Nie próbuję już przyciągnąć mnie na swoją stronę. Teraz sądzi, że może mnie złamać. Próbuj śmiało, Anno. Będę czekać. Jasne, pokaż na co cię stać, leszczu. Nie boję się ciebie, ani twojego chorego braciszka. Ze szramą na ryju. Okej, tutaj jeszcze coś chyba będzie. O, ziółka. Nie mogę zabrać ziółek, szkoda. Mam nadzieję, że nie skończą mi się opatrunki. Bo Trójca to jest małe pikolo w porównaniu z Armią Nieśmiertelnych. Wow! Myślałam, że nie trafię na tę belkę. Jakimś cudem się udało. O, biedny. Biedny żołnierz Trójca. Spędzi tutaj już wieczność. Rest in peace! No to lecimy przed siebie. Stare malowidło. Te naczynia. Grecki ogień. Nieśmiertelna armia proroka. Uzbrojona w ogień grecki i niepowstrzymana. What? Nieśmiertelni mają ogień? Mam się bać? Spalą mnie? Nie wygląda to zbyt dobrze. Wszędzie trupy, zobaczcie. Okej, super. Jakiś znak? Oh, ten smród. Co to? O Boże. Spaleni żywcem. O fuj. Jakie okropności. Oni naprawdę zostali swajczeni. Schodzimy do piekieł. Jezu. O, kto tak stęka? Co się dzieje? O Boże! Chryste. Czemu? Nie, ja nie mogę. Chcę tylko... Czego chcesz? Dajcie mi angel, proszę. On cierpi. Puśćcie. O, może ja ukrócę jego cierpienia? Ale to musi być agonia. Jezus, on jest cały poparzony. Dobra, jesteś z Trójcy, ale pomogę ci, brachu. O, jaki czarny od razu się zrobił. Wow. No okej. Kto to mógł zrobić? Nieśmiertelni jak nic. Nie czytałaś na malowidle? O, co to u diabła? Co to był za głos? Oni mają ogień, więc to na pewno nieśmiertelni. Ale ten dźwięk... Od razu przypomina mi się film Mumia. I za moment armia zombiaków wkroczy z tekstem Imhotep! Imhotep! Uwielbiam ten film. Te pojemniki... Wciąż jest w nich ogień grecki. Ale tylko pierwszą część. Te pojemniki wciąż są pełne. Pozostałe to było jakieś nieporozumienie, moim zdaniem. Mogła je podpalić. Ciekawe, czy dalej może zapłonąć. No to możemy je przecież wysadzić, nie? Spróbujmy. Nie, lepiej z łuku. Wow. Zabierz Atlas z archiwów, zanim zrobi to Trójca. No okej, postaram się. Przy tym, przy okazji nie spłonąć. Pa,
fire! Dzwońcie po straż pożarną. Wszystko płonie! W tym wypadku z mojej winy. O, kolejny dokumencik. Zachodni kościół przysłał swoich posłańców, samozwańczych bożych wojowników, rycerzy zakonu Trójcy. Przybyli, by uciszyć proroka, by ukrócić jego bluźnierstwa i unicestwić nasz ruch. Jest już jednak za późno. Nas nie można uciszyć. Codziennie obserwuję na forum akty przemocy. Prorok wie, że nie możemy się im sprzeciwić, więc musimy opuścić Konstantynopol. Udamy się na pustynię, by zacząć wszystko od nowa i kontynuować dzieło proroka. Pierwszy apostoł był gotów opuścić ojczyznę i pójść za prorokiem po same granice cesarstwa. No, robi się coraz ciekawiej. Gdzie my właściwie jesteśmy? Bieżący cel, już niedaleko. Atlasie, będziesz mój w końcu! Eureka! Jest! Wynagrodzenie po całej tej niekończącej się podróży. Jest Atlas, spójrzcie! Ups, po co ja to zrobiłam? Nie wiem. Netoperki! Podejrzane jest to, że zrobiło się tak cicho i pusto. Nikt nie chroni tego skarbu? A to dziwne. Coś mi mówi, że to jest jakaś pułapka i naskoczył na mnie, jak tylko zejdę na dół. Tak będzie, co nie? Jak nic, tak będzie! Larcia, jesteś gotowa? No wyłaźcie! Pokażcie się! Nie, na pewno wyskoczą dopiero jak będę chciała sięgnąć po Atlas! Pułapka! Ale i tak go chcę. O, cutscenka. To był znak! Tutaj! Od Boga! Wow! O-o! Okej, jestem gotowa. Trójca? A gdzie ziejący ogniem nieśmiertelni? Opa! O nie, jest ich za dużo. Jest ich zdecydowanie za dużo. Kolejni. O no, 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 no. Granat! Shit! Wlazłam w sam środek. No! Damet! Weźcie na wstrzymaj! Zaraz. Od tyłu! Wiesz co? Wow! Wykonałam po raz pierwszy ten mistrzowski atak kończący. Fajnie to wyglądało. Dobra, skupmy się, skupmy się. Ja nie mogę! Jak mam strzelać, jak oni rzucają granatami? Chryste. Teraz zginę. No żeż. W mordę jeżyka! No kurytka! Nie mogę! Nie załatwię! Kim padalcze, no! Czyli też mi się zawsięci, no! I mocni, kurczę! No dalej poddawać się! Nie widzę białej flagi! Jesteśmy sam na sam, no dalej! Wyłaź! Co za tchórz? Nie ma nikogo więcej, prawda? Nie, został się ten jeden pacan. Haha, udało się! Okej, liczyłam na nieśmiertelnych. No ale cóż. No i coś mi mówiło, że to będzie pułapka. Jak tylko zejdę. Bo było podejrzanie cicho. To by było... Na tyle, drodzy państwo. Nie widzę więcej żołnierzy. To co, standardowo najpierw wszystko sobie sprawdzę, bo szkoda byłoby zostawić ze sobą jakieś dokumenty, artefakty. Jak ktoś tu na mnie wyskoczy, to nie ręczę za siebie. W jakiej dziwnej pozycji.
należało im się. Atlas jest mój! Nie ma innej opcji. Jeszcze tego kolesia. Ale nic jakiegoś szczególnego tu nie widzę. Chyba będzie wszystko. To co, chyba ruszamy dalej przed siebie. Nie, nie będę się wracać. To chyba wszystko. Wow. Boję się. Co jest? No nie! Więcej! Upliznuj się na sam koniec, goddammit! Dopóki nie przebiją się, jesteśmy zdani na siebie. Ta bomba ich nie dosięgnie. Trochę ich obupiłam. No, sama przez to nic nie widzę teraz. Bomba. Załatwiłam sama siebie. No, coś ty. Strzelają do mnie też i nie płaczę z tego powodu. Aha, aha. No dalej, właśnie! O, o. Chce mnie zajść z prawej. Nie uda ci się to, Pokemonie. No, gdzie jesteś? O, jesteś. Mam wrażenie, jakbym strzelała do konserwy. Te dźwięki, kiedy trafiam w jego zbroję. Bezsenne. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Hej! Wyluzuj, time out! Supą pętało. Spust mu się zaciął, czy jak? Hej! No spokojnie! Daj się zabić, dziękuję. Może naprawdę, jakby mu się spust zaciął. Zaczął walić bez przerwy. Ach, kolumna mnie uratowała. A teraz będzie mój leszcze. Wyrwiecie mi go tylko z martwych rąk. O nie, następni! To jest jakiś koszmar! Co tu się dzieje? O nie! Tak, płoncie, płoncie! Nic nie widzę. Mayday, nic nie widzę. Jestem ślepa! No gdzie on? Jest gdzieś tutaj po prawej. Widzę jego laser. Tak, podpalić ją. Nie dam ci się podpalić. Wiesz, ile kosztuje mnie ta twarz ciała? Gdybyś wiedział, miałbyś do mnie większy szacunek. Nie! Oh god, oh god. To było głupie posunięcie, co ja zrobiłam. O Boże, nie! O, udało się. Jak głupia wyskoczyłam. Normalnie jak kaczka. Wylazłam na widok. Zostało tylko dwóch cieniasów, więc miałam szczęście. No i gdzie, o gdzie są nieśmiertelni? Chcę i nie chcę na nich wpaść jednocześnie. Nie ukrywam, że się boję. Ale też zżera mnie ciekawość, jak oni będą wyglądać. Co jest po drugiej stronie? Ja... Już się nie dowiemy, bo się nie złapałam. Przygotuję sobie mołotowa na wszelki wypadek, gdyby znowu miało mnie coś czekać. Jejcia. Już na wstępie masakra. Co to? Nie zabij się. Schodzimy do jakiejś podziemi. Ciemna woda, wyjdź z archiwów z Atlasem. Siarka. Całe to miejsce może pójść z dymem. Muszę się śpieszyć. Perfuma, nie siarka! Aha, aha, słyszę ich na górze. Tutaj! Mam ją, kurwa! Oja! Oja! Chcą mnie wykurzyć! No nie! Już teraz wiedzą, że jestem pod wodą! I za moment skończy mi się powietrze! Bomba. Sama ręka! Jezu, co tam się dzieje? Ktoś ich tam morduje! Chyba nieśmiertelni! No, zobaczcie! Mordują trójce! To koniec. Oddawaj ją. Wow! Nieśmiertelny go załatwił, ale nic nie widziałam!
Szkoda, że się schował za nim. Wow, oni są brutalni. Kurczę, od trójcy boję się. No i zdobyłam aparat oddechowy. Jest! Już nie będę musiała przyjmować się, jak długo zostanę pod wodą. Teraz mogę siedzieć sobie pod wodą w nieskończoność. Wow. Ale tu syf pływające. Nieśmiertelni niszczą swój dom. Nieładnie z ich strony. Później będą żyć w ruinach. Ale to jest dziwne, że nie było ich przy samym Atlasie, że go nie chronili. Tylko tutaj wyrzynają żołnierze trójce. I dzięki temu, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Mamy Atlas. O nie, wychodzę do nich? O god, nie wiem czy chcę. Przygotuj się na najgorsze. Dobrze. Chyba widzę wyjście. Rzeźba jest niestabilna. Mhm. Chyba będę musiała użyć ognia greckiego. Ogień grecki? Mowa o tych beczkach? Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. No dobra, ale to co, ja mogę zestrzelić? Wow. Wow, słabo było słychać Larę przez moment. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Aha, aha, no dobra. Czyli musimy całkowicie rozwalić ten posąg. Tak mam rozumieć to? Chyba tak. Kurczę, ale wyobrażacie sobie, jakby to wszystko tu wyglądało. Gdyby nie było to w totalnej rozsypce. Piękna, po prostu przepiękna. Dobra, ciebie sprawdziłam. Nie mam miejsca. Buu! Potrzebuję większego plecaka. To jest zawsze największy problem. Miejsce. Brak miejsca w ekwipunku. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Oho. Oho. Nieśmiertelni tam walczą z trójcą. Może zostaniemy sobie tutaj. Jest obóz. O, fajnie. Czy mam jakieś punkty do wykorzystania? Tak. Jeden punkt na umiejętność nową. Sprawdźmy awanturnika. Kontra pułniku. Zabójczy atak z góry. O, silny lek. Krótkotrwałe zwiększenie odporności na obrażenia. Język mi się plącze. Silny lek. To mi się przyda. Wszystko, co związane ze zdrowiem. Bo bądźmy szczerzy. To najlepsze, co może znaleźć lama w tego typu grze. Zwiększone zdrowie. Mogę też ulepszyć broń. Niech będzie to. No i to by było na tyle. Nie będę jej przybierać, bo niedawno to robiłam. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Dobra, muszę je tylko znaleźć. Wiemy, wiemy. Idziemy na prawo, bo tam mi się podświetla. Przy okazji obdajmy sobie troszeczkę ten teren. Serio, wygląda super. Rewelacja. Jak zaginiona Atlantyda. Tylko, że jesteśmy pod ziemią. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Będzie się powtarzać teraz, no. Rozwalimy to? Tylko nie bardzo wiem po co, bo... to było odsłonięte z tamtej strony. Czemu to miało służyć? Nie wiem, o. Co to za dziwnie wyglądająca belka? Mamy huśtawkę. No i co ja mam z tym zrobić? Nie mam bladego pojęcia. O, spójrzcie! Remi wraz z rodziną chilloutują. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Trzeba będzie coś zrobić z tą huśtawką. Tylko do czego ma to służyć ta belka? Pojemnik z tym ogniem greckim.
Więcej pojemników z ogniem greckim. Pełno ich tu. No dobra, no to... Znaleźliśmy już... ogień. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Tylko jak teraz to przetransportować do tego pomnika? Musieli ich tu przetrzymywać. Ale pojemniki są rozbite. No. Nic tu nie ma. Liczyłam na jakiś dokument. Albo artefakt. Są tylko monety. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Kurde, jeszcze raz to powtórzysz? Idzie trzasta. Nie mam aż takiej sklerozy. Chyba możemy... Zaraz, muszę się tylko dobrze ustawić. Chyba stąd będę mogła wyciągnąć sobeczki. Wow! Wypełnione siarą! To perfuma, nie siara. No i co teraz? Czy ja mam to przymocować? O! Okej, mogę to zepchnąć? Tylko... czemu ma to służyć? Kurde, nie wiem, a może teraz spróbuję to przesunąć? Właśnie. Okej. Nie mam pojęcia, co teraz. Coś mi tu nie pasuje. Spróbuję jeszcze może wyciągnąć jeszcze jedną beczkę. I przymocujemy ją do tego drugiego końca belki. Nie mam bladego pojęcia, co robię. Ale będę eksperymentować. Zepchnij też i tę beczkę. Ty zepchnij tą beczkę. Zepsułam grę. Okej, muszę sobie poradzić inaczej. No. Zwal tę beczkę. Jest. Wow! Tam ta beczka dziwnie huśta. Chyba się udało. Chyba. Zaraz, czyli ja muszę przejść na drugą stronę. Chyba. Jezu, brzmi jak jakiś totalny czubek. Spróbuję przejść na drugą stronę i zobaczę, czy tam coś się da zrobić z tą drugą beczką. Metodą prób i błędów. Co będzie, to będzie. Co ja mam zrobić z tobą? Aha! Okej! Dobra, już wiem. I teraz muszę zepchnąć na tę stronę. No, bo tu jest posąg. No, kurde, znowu. No, nie psuj gry. Dzięki. Stój. Teraz musimy zestrzelić naszą beczuszkę. Nie przyciągnąć strzel! No. To wystarczy? Czy potrzebuję kolejną? Wow. Jeszcze tylko jedna podpora. No nie! Kolejna beczka. Wygląda na to, że potrzebuję kolejnego pojemnika. Znaczy, że muszę zrobić kolejny raz to samo? Nie. Nie, bo ta kolejna podpora jest po drugiej stronie. Jeszcze chcę sprawdzić tylko tutaj to miejsce, bo nie zaglądałam tu po prawej. Coś tu jest? Jakiś miecz? O, co jest? What the hell? Co to miało być? O kurde. O, nieśmiertelni tu są i dźgają. Hello? Hello? Zobaczcie. Zadźgali tego żołnierza.
Nie to, żeby było mi ich szkoda, ale mogę być następna. Ja pierdzielę. Napięcie jest prawdziwe. Ja nie chcę tu przechodzić. Nie mamy wyboru. Wyłaź, gdziekolwiek jesteś. Dillon! Szlak! Mors! Dillon zginął! Co? Jak to kurwa on? Już po nim coś go złapało. Zostało nas tylko dwóch. Jak musimy dwóch? Ruszać dalej. Chyba idiota, liczyć do trzech nie potrafi. Zostało z trzech, a nie dwóch. I teraz nie dziwię się, że koszę ich na prawo i lewo, skoro mam do czynienia z intelektualnym dnem. Do trzech nie potrafi liczyć. Zostało nas dwóch. Brak kontaktu radiowego? Nic. Chciałbym zobaczyć, jak nieśmiertelni. Zostaliśmy tylko my. Robią im tutaj nalot. No pewnie muszę załatwić ich sama. W takim razie znajdź inne wyjście. Aha. Jeśli zostaniemy tu, już po nas. I tak po was. Zaraz was załatwię. Ci tutaj siebie widzą, ale tamten jest sam. No głupia kolumna! No nie no, z tej pozycji go nie zastrzelę. Gdzie on jest? No same przeszkody, okej. Okay. Nie ruszaj się. Brawo. Jeszcze dwóch. Teraz możesz powiedzieć, że zostało was dwóch. Ten ma hełm. Niedobrze. Nie będę mogła go zastrzelić. W główkę. Ale tego mogę rozwalić. O, albo z góry. Zaryzykować? Spróbujmy. Daj! Daj, daj, daj! Pięknie. Nie mogłam strzelić mu w głowę, bo miał hełm. No i jeszcze tylko jeden. Cieniasy. Macie do czynienia z mistrzynią! W te klocki. O-o. Już myślałam, że mnie dojrzał. No i co? Mamy ich z głowy. To nie ich się boję, tylko nieśmiertelnych tak naprawdę. A oni gdzieś tu czyhają, obserwują, dźgają i podpalają niczego niespodziewających się turystów. Ja przyszłam tylko zwiedzać. Naprawdę, przychodzę w pokoju. A to, że atlas mam gdzieś w kieszeni, to naprawdę nic nie znaczy. Nie macie sklepiku z pamiątkami, a ja muszę z czymś wrócić do domu, no. To by było nie fair. Tyle zgonów, tyle potu i łez, co ja wylałam. Coś mi się należy, czyż nie? Tutaj coś jeszcze się skrywa. Tajne przejście. Tu już chyba nic więcej nie będzie. Nabojów nie mogę zabrać. I też nic nie ma. Nie, dobra. W takim razie... O, dobra, ziółka. Przydatna rzecz. W takim razie spadamy stąd. Hello, jest tu kto? Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Znowu będzie się powtarzać. Wygląda na to, że zawsze byli gotowi do wojny. No coś tu było! Dawać mi zestaw. Muszę udać się na drugi koniec mapy. Dobra, w takim razie idziemy przed... Wygląda na to, że potrzebuję kolejnego pojemnika. God damn it, chyba uderzyła się w głowę. Ile razy jeszcze to nam przypomnisz, no? Zrobię jej krzywda, no. Nie mogę teraz odpalić podpowiedzi, bo się zacięła i powtarza to samo. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Sa!
Silence! I kill you! Jakby powiedział Ahmed terrorysta, no. Nie denerwuj mnie. Wiem, że muszę znaleźć jeszcze jeden pojemnik. W tym celu powinnam udać się na drugi koniec mapy. Tam, gdzie mi się podświetla cel bieżący. Jestem tempa. Wygląda na to, że potrzebuję kolejnego pojemnika. Wdech i wydech. Nie denerwujmy się, naprawdę. Nie ma powodu. Naprawdę szlak mnie trafi. Co jest tutaj po lewej? Mam aparat oddechowy. Mogłabym zanurkować i zobaczyć, czy czegoś tam nie ma. Ale najpierw sprawdźmy sobie tu. Wygląda na to, że potrzebuję kolejnego pojemnika. Bez komentarza. To mnie irytuje. Tu będzie kolejna beczka. Haha. Mamy cię. O-o. Blokada. Blokadiren. No i co teraz? No. To powinno utorować drogę. O, super, dobra. Czyli beczka popłynie sobie w tę stronę. No to spróbujmy jeszcze raz. Kom. Uwaga na posąg. Uwaga na posąg. No, płyń po morzach i oceanach i wielb moje imię. Po wsze czasy. Muszę wykorzystać wodę. No nie no. Kolejna blokada. Wybuchła tą przeszkoda. A co jest po drugiej stronie? Pozwólcie, że... Muszę go z daleka od ognia. Może mogę go gdzieś przymocować. Aha, czyli beczkę muszę przymocować. Dobra, zaraz. Pozwólcie, że się tutaj rozejrzę. Tak się ostatnio zastanawiałam i chyba doszłam do wniosku, że nie będę przechodziła gry na 100%, bo wyjdzie z tego naprawdę za dużo odcinków. Po śmierci Imperatora, prorok popadł w niełaskę i byliśmy zmuszeni uchodzić pod osłoną nocy. Nowy Imperator nie darzy proroka sympatią, więc nic już nie mogło powstrzymać rycerzy Zakonu Trójcy. Uchodziliśmy na pustynię, by zacząć wszystko od nowa, gdy Zakon Trójcy zaatakował nas i zamordował proroka. Patrzyłem, jak umiera. Umieściliśmy jego ciało w jaskini w pobliżu oazy i pokrążeni w żałobie rozpoczęliśmy budowę grobowca. Zakon Trójcy nie zrealizował jeszcze jednak swojego celu. Pragnęli nie tylko zabić proroka, lecz również posiąść tajemnicę boskiego źródła. Jeszcze tu wrócą. Jednak w najczarniejszej dla nas godzinie prorok zmartwychwstał. Pokonał śmierć, tak jak pokona naszych wrogów. Gdy prorok opuścił stolicę, on i jego wyznawcy zostali zaatakowani, a sam prorok został uznany za zabitego. Jednak jakimś cudem zmartwychwstał. Wow. No nieźle. Śmierć i odrodzenie. Jestem blisko celu. Jestem bardzo blisko Muszę celu. Muszę trzymać go z daleka od ognia. Może mogę go gdzieś przymocować. Tak, wiem. Zaraz przymocuję tę beczkę. Przeszłam na drugą stronę i... Ta beczka musi spłynąć tutaj z lewej strony. O. Dobra. Czyli możemy ją tutaj przymocować. Się wie. Dawać mi kolejną byczuszkę. I sprawdźmy to w praktyce. Wow, ale mnie zarzuciło. Miałam chwilowy spadek FPS-ów. I'm sorry. No. Teraz! Haha, spryciula. No to jest sprytne, nie powiem. Teraz poczekajmy. Wiecie co? Nie wiem, czy nie uaktywni się jakaś cutscenka.
bo to już ostatnia podpora, którą muszę rozwalić, więc jeszcze tylko zerknę tu, tu mnie nie było. Udało się. Teraz muszę tylko go odciąć. Dobrze, Joś! Dopiero to tłumaczyłam. Zanim się udamy dalej, chcę dokładnie wszystko przebadać. I dopiero odetnę beczkę. No i tak jak wspominałam, nie wiem, czy będę przechodziła tą grę tak na 100%. Pokażę wam, przynajmniej postaram się pokazać wam jeszcze grobowce. Udało się. Teraz muszę tylko go odciąć. Bo mamy ich trochę do odkrycia. Jakieś tam misje poboczne. Natomiast też szukanie wszystkich znajdziek typu jakieś zestawy survivalowe i monety. O, tam chyba będzie można wejść. Jakaś pułapka. Jak ja mam tam wejść? Tędy się nie da. Może tu górą? Nie mam się czego złapać. A tu? Mogę wejść? No. Dobra, trudno. Spróbuję jeszcze może górą. I spadamy dalej. Nie chcę się wydostać z tych archiwów. Chociaż czuję się rozczarowana, że nie spotkałam nieśmiertelnych tak bezpośrednio. Chciałam się przekonać, jak mocni są. Nieśmiertelni, to powinno dać mi do myślenia. Jacy mocni są. Nie, hello, nieśmiertelni. Praktycznie nie do zabicia. Czy można się też wspiąć tam na sam szczyt? O, to jest pytanie. Tu mamy kratę. Boże, czuję się mega zagubiona. Ej, minus nowych lokacji. Kompletnie nie wiem, co tu się dzieje. Krzanić to! Idę odciąć beczkę. Trudno. Może jeszcze tu wrócę. Kiedyś. No, beczko, płyń. Płyń, beczusiu. No nie, znowu zepsułam grę? No dalej. Płyń. Udało się. No i patrzymy. To będzie piękny boom. No. Podpłyń jeszcze troszeczkę. Super. Ostatnia podpora. Wow. No i mamy odpotorowane wyjście. O, kurde, nieśmiertelni! Chciałam i mam! Nie! Nienawidzę tych scen z ucieczką, nienawidzę! W którą stronę? W lewo, szybko, Lara! Jezu, szybko! W jakim języku oni krzyczą? Umarłem. Zdecydowanie, ewidentnie umarłem. To jest przerażające! No dalej. Dalej. Ja naprawdę nie wiem, co ja tu robię. Oni krzyczą na mnie! Strzelają ogniem! Ła! O nie! Przepraszam cię, ale nie mamy wyboru. Co teraz? Lara na belkę. No. Ups. Musiałam najpierw skoczyć, dopiero potem wbić czekan. Ja to robię pod wpływem stresu! No, dalej. Nie! Tak. Chcesz, żeby cię tutaj zamordowali? Boże, jaki przerażający głos. No, do góry. Dalej. Nie zwalniaj. Krysta! No, łap się! Wow! Dokąd teraz? No, co ja mam zrobić? Ups. Dokąd ja mam iść? Tam z drugiej strony nic nie było! O, no.
Łap się! Dobra, spróbuję górą. Może górą trzeba? No oczywiście, że górą! Wow. No! Prawie! Prawie! No prawie, prawie! No! Dalej, 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 dalej! Bujajcie się! Odsłyszałam tych beczek! Wow! Wow! O oh god, powiedzcie, że to już koniec. Udało się. To było mocne. Jezu, dwa zgony wystarczą. Naprawdę. Ale udało się. No i teraz naszym nowym celem jest powrót. Tak, powrót do doliny. Muszę przejść ten wąski przesmyk. Jacie. Jacob, udało mi się. Wydostałam się. Lara. O, Jacob. Dzięki Bogu, nic ci nie jest. Przynieś mi Atlas. Jestem w obserwatorium w górach. Czeka na gotowe. Idę. Odwaliłam za ciebie całą brudną robotę. Dwukrotnie zmartwychwstałam. Mam nadzieję, że po powrocie zasłużyłam na jakieś buzi. Zdrajco. Ojejcie. Ten aparat oddechowy jest świetny. Jak to wiele ułatwia. Wyjdę tylko z tych archiwów, no i zakończę ten odcinek. Ciekawe, czy będzie na mnie czekać jakaś świta honorowa, biorąc pod uwagę, że zdobyłam to, co nie udało się nikomu do tej pory. Naprawdę zasługuję na coś ekstra. Na ślub z Jacobem. O kurczę. Nawet nie wiem, czy tutaj nie zostawiam czegoś istotnego. Mam nadzieję, że nie. Pytanie, czy jeszcze kiedyś będę mogła wrócić do tego miejsca, gdzie są ci nieśmiertelni? Czy już nie? Bo ja tam zostawiłam coś w skrzyni. Nie wspięłam się na górę i teraz żałuję. No trudno. Kolejna jakaś komnata? Widzę monety. Thank you, thank you. Szkoda, że tylko 5. No i przed nami bieżący cel. O, jeden punkt umiejętności. Ekstra. Idziemy jak burza. O, skrzynia! Skrzynia, skrzynia! Mała nagroda. Element strzelby łamanej. 3 z 4? Nie powinna mieć już 4? Z 4? Dziwne. Lara! Lara, jesteś tam? Kto to? Jonah, to ty? Jonah! Ptaszyno! Wiedziałem, że żyjesz. O mój Boże, Jonah, co ty tutaj robisz? Gdzie jesteś? Tutaj, w jakiejś fortecy. Możesz podziękować Jacobowi. Jego ludzie zabrali mnie z tundry półmartwego. Nie wierzę, że za mną poszedłeś. Tak trudno w to uwierzyć? Mówiłem, że będę się tobą opiekował. Nie mogłem zostawić cię tu samej. O. Idę do ciebie. Nigdzie nie odchodź. Nie miałem takiego zamiaru. Uważaj na siebie. Koleś, z którym Lara rozstała się na samym początku gry. Całe wieki minęły, odkąd się widzieli. Szczerze powiedziawszy, to ja całkiem już o nim zapomniałam. Ale super, że jest cały i zdrowy. No i może okaże się pomocny, kto wie. Ja tam zostawiłam fresk. Super. Wybaczcie, ale muszę po niego wrócić. Jestem nieprzytomna. Rzeczywiście. Nawet zerkałam w tę stronę. Tutaj upamiętniono budowę wspaniałego miasta, Kitierzu. Wow, poziom 7 greckiego! Ale nasz rosyjski chyba nadal kuleje. Niestety. No to co, udało się? Wystarczy, że wyspniemy się na górę, już powinniśmy być w domu.
Wspinaj się, Larcia, wspinaj! Tak jest! Powróciliśmy do geotermicznej doliny. Następnym celem jest dotarcie do jakiegoś obserwatorium. No i gdzie jest ta kapela i powitanie specjalne dla bohaterki? Nie ma. No nic, to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. No i do następnego razu. Babka z jajami Lara Croft melduje wykonanie zadania. Atlas jest nasz. Czekajcie, bo tutaj mam jeszcze zestaw survivalowy. Więc przy okazji sobie go zabierzemy, żebym nie zapomniała. No i to by było na tyle. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Tuż koło mnie jest obóz. God damn it, dobra, już nie będę się wspinać. Dziękuję wam za uwagę, do następnego razu. Pa, pa!